Kiedy z okazji swojego 90-lecia Citroen zaczynał promować swoje najnowsze motto zawarte w haśle Creative Technology, nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że zdecydowanie lepiej pasuje ono do modeli, które niegdyś tworzyły legendę marki, niż do tego, co można było spotkać w salonach. Samochodów takich jak niepowtarzalny SM, którego losy być może nie potoczyły się zgodnie z planem, ale w pewnym sensie dołożyły istotną cegiełkę do budowy wczesnych fundamentów dzisiejszego koncernu Stellantis. Z romantycznego punktu widzenia wydaje się, że najlepsze czasy Citroena przypadają na okres zanim jeszcze marka trafiła w ręce Peugeota, ale mimo niezłych argumentów na poparcie tej tezy jest to pewne koloryzowanie rzeczywistości. Jasne, do bólu utylitarne 2CV wspaniale odnalazło się w powojennych realiach, spełniając marzenia wielu Francuzów o własnych czterech kółkach, a kamieniem milowym nie tylko dla Citroena, ale i dla całej branży stał się wybitny model DS. Jednak ani jeden, ani drugi samochód nie potrafił zapewnić firmie takiej stabilności finansowej, jakiej oczekiwano. Stało się tak, bo zarządzany wówczas przez Michelin producent nie miał w gamie niczego pośrodku, co szczególnie uwidoczniło się u progu lat 60., gdy bogacące się społeczeństwa coraz chętniej zaczęły spoglądać w stronę aut klasy kompaktowej i średniej, zmęczone upychaniem rodziny i całego swojego dobytku w małych autach pokroju wspomnianego Duchevaux. I chociaż w odpowiedzi na te zmiany na początku nowej dekady pojawiło się nieco większe AMI, a później ofertę uzupełniło będące rozwinięciem popularnej kaczki Dayenne, przepaść między nimi a topowym DS-em i jego nieco bardziej przystępnym wcieleniem ID wciąż była gigantyczna. Co więcej, sukces przełomowej limuzyny rozbudził apetyty włodarzy marki na tyle, że ci nabrali wielkiej ochoty na powtórzenie go w jeszcze bardziej ekskluzywnym wymiarze, za cel stawiając sobie klientów dotychczas wybierających Mercedesa czy Jaguara. Inna sprawa, że mimo niezaprzeczalnej technologicznej przewagi bogini nie stawała się przecież młodsza, więc już teraz trzeba było myśleć o godnym następcy, który będzie potrafił jej dorównać. Nieco podstawieni pod ścianą Francuzi postanowili nadrobić swoje braki i zajęli się tym dość gwałtownie, co początkowo przyniosło pewne pozytywne efekty. Oprócz rozpoczęcia prac nad kilkoma nowymi projektami w poszukiwaniu rynkowej przewagi, postanowiono zrealizować ambitny plan ekspansji, który zakładał przejęcie lub współpracę z tymi producentami, którzy dysponowali interesującym dla Francuzów know-how. Z takim zamysłem pozyskany został na przykład Panhard, zajmujący się z niemałym powodzeniem segmentami, które Citroen próbował zaatakować. Chwilę wcześniej udało się też nawiązać współpracę z niemieckim NSU, która w 1967 roku doprowadziła do powstania spółki joint venture nazwanej Komotor, mającej na celu rozwój silnika Wankla, wówczas uznawanego za kolejny spektakularny przełom wymagający jedynie odrobiny doszlifowania. Co więcej, za pośrednictwem holdingu o nazwie Pardewi doszło do, wydawało się, bardzo obiecującego połączenia sił światem, które dla wielu branżowych ekspertów zwiastowało narodzenie się kolejnego poważnego europejskiego gracza. Podobnego optymizmu nie podzielano jednak w stosunku do dania głównego, jakim okazało się pozyskanie przez Citroena innego włoskiego producenta – Maserati. Oczywiście ten sojusz, tak na dobrą sprawę rozpoczęty jeszcze nieco przed mariażem z Fiatem, nie był zupełnie bezinteresowny. Citroen mimo swoich najlepszych starań desperacko potrzebował porządnego silnika, gdyż od pewnego czasu sens powiek zespołu inżynierów i designerów spędzał już projekt S, czyli wspomniana wcześniej próba stworzenia nowego flagowego wozu z nutką rasowego charakteru. Już w pierwszej połowie lat 60. dział rozwojowy Citroena budował DS-y ze skróconym rozstawem osi, sondując możliwość wprowadzenia do sprzedaży usportowionej wersji auta, co biorąc pod uwagę niemałe sukcesy odnoszone w sportach motorowych miało sporo sensu. Takie prototypy poza wewnętrznymi testami sprawdzono później chociażby w rajdach, potwierdzając pozytywny wpływ wprowadzonych zmian na zwinność i prowadzenie. Zdobyte w ten sposób doświadczenia przydały się w pracach nad wczesnymi prototypami nadchodzącego modelu SM, lecz o ile udało się zrobić znaczące postępy w udoskonalaniu układu jezdnego, to w dalszym ciągu palącym problemem pozostawała kwestia wyboru odpowiedniego silnika.
Próbowano z całkiem przyzwoitym skutkiem rasować silniki dotychczas używane w DS-ie, a także stworzyć własny sześciocylindrowy silnik typu Boxer, lecz koniec końców wiadome było, że do auta takiego kalibru potrzebny będzie zdecydowanie bardziej szlachetny napęd. I właśnie dlatego Citroen zwrócił się o pomoc do Maserati, które w tym temacie naturalnie uchodziło za jednego z największych ekspertów. Jako że włoska firma będąca w rękach rodziny Orsi sama nie narzekała na nadmiar gotówki, to chętnie przystała na tą propozycję, do prac nad projektem delegując swojego najlepszego specjalistę, legendarnego Giulio Alfieriego, który zresztą w spektakularny sposób wywiązał się z powierzonego mu zadania. Na wykonanie prototypu jednostki dostał pół roku, a w rzeczywistości ze wszystkim uwinął się w zaledwie 3 tygodnie. Nowy silnik powstał w oparciu o niedawno opracowaną przez Alfieriego V8, która za chwilę miała zadebiutować w Maserati Indy. Warto jednak zaznaczyć, że jednostka, która ostatecznie trafiła do SMA, była zupełnie nową konstrukcją, a nie tym samym motorem brutalnie pozbawionym dwóch cylindrów, chociaż ze względu na bliskie pokrewieństwo odziedziczył on nietypowy jak na widlastą szóstkę kąt rozwarcia cylindrów wynoszący 90 stopni. Pojemność skokową nieprzypadkowo ograniczono do 2,7 litra, zabezpieczając się tym samym przed przekroczeniem obowiązującego wówczas niekorzystnego progu podatkowego na francuskim rynku, co czyniłoby nowy wóz nieopłacalnym, a tak pozostawał tylko bardzo drogi. Na tamte czasy to była bardzo zaawansowana jednostka, ale największym jej atutem dzięki wykonaniu z aluminium była niska masa, około 140 kg. To był świetny wynik, biorąc pod uwagę fakt, że miała ona przecież trafić do sporego, napędzanego na przednią oś luksusowego krążownika. Miało to wielkie znaczenie tym bardziej, że postanowiono kontynuować układ dobrze znany z DS-a i wcześniejszego Traxion Avanta, a więc z silnikiem umieszczonym centralnie tuż za przednią osią. W produkcyjnej wersji początkowo osiągał on moc 170 koni mechanicznych, daleką od maksimum, jakie można było z niej wycisnąć, ale efekt pracy Alfieriego spodobał się Francuzom na tyle, że postanowili zlecić seryjną produkcję jednostki. Gdy okazało się, że koszty takiej operacji przerastają możliwości Maserati, Citroen postanowił sfinansować projekt poprzez odkupienie od rodziny Orsi większościowego pakietu udziałów, w ten sposób przejmując kontrolę nad marką. W międzyczasie zespół stylistów pod przewodnictwem Roberta Obrona szlifował wygląd pierwszego od dawna francuskiego wozu, mającego na poważnie rywalizować o klientów w klasie GT. Było to nie lada wyzwanie, tym bardziej, że wspomniane już drastyczne przepisy podatkowe zdołały wcześniej dołożyć cegiełkę do upadku tak znamienitych producentów znad Sekwany jak Fasselwega i Delai. Nie dziwi więc wyjątkowa mobilizacja towarzysząca pracom nad nowym modelem. Citroen po raz kolejny miał szansę na zostanie największą francuską wizytówką i nie zamierzał jej zaprzepaścić. Jedyną zagadką pozostawało to, jak daleko tym razem posunie się marka spod znaku Chevronu i na pewno nie zawiedli oczekiwań. Od razu widać, że to auto ulepione z podobnej gliny co DS, ale o wiele masywniejsze i przez nietypowy wygląd przodu mające nieco złowieszczy wyraz twarzy. Wielka szkoda, że kinowa ekranizacja przygód Fantomasa nie powstała w czasie, kiedy auto trafiło na rynek, bo jest wręcz stworzone dla tytułowego złoczyńcy. Tak naprawdę ciężko jest opisać wygląd SMA bez uciekania w typowe banały. Niespotykana linia, w której pełno wyjątkowych smaczków i detali w połączeniu z magią hydropneumatycznego zawieszenia niemal pozwalającego na szorowanie podwoziem po asfalcie sprawiły, że na drogi trafił jeden z najbardziej awangardowo wyglądających samochodów w historii. Oczywiście nie każdemu francuska wizja sportowego coupé przypadnie do gustu, ale właśnie o to w tym chodzi. To był bezczelny manifest pełni możliwości Citroena, który dobitnie miał pokazać całemu światu, jak może wyglądać samochód, kiedy tylko ma się odwagę łamać utarte schematy. Nawet w szalonych latach 70., gdzie znakomitych projektów przecież było na pęczki, SM nie miał sobie równych w przyciąganiu spojrzeń. Z niebywale smukłej całości wyłamuje się jedynie ostro ścięty tył. Patrząc z profilu jeszcze się to broni, ciekawie kończąc płynną linię za sporą, łagodnie opadającą klapą bagażnika, ale kiedy stanie się centralnie za samochodem, to tak nie do końca wiadomo, gdzie zgubił się cały pomysł. Zupełnie jakby ten fragment pozostawiono jakiemuś praktykantowi na chwilę pozbawionemu opieki bardziej doświadczonych kolegów. Można to jednak wybaczyć, bo to wszystko, podobnie jak nietypowo zaznaczony na klapie bagażnika garb, spełnia istotną rolę,
znacząco poprawiając aerodynamikę zgodnie z wykorzystywaną do dziś filozofią opracowaną jeszcze w latach 30. przez Wunibulda Kama. Współczynnik oporu powietrza prototypu wynosił zaledwie 0,25 i choć produkcyjna wersja naturalnie osiągała nieco słabszy wynik, to i tak dzięki temu była w stanie rozpędzić się do solidnych wówczas 220 km na godzinę, mimo że dysponowała niższą mocą od bezpośredniej konkurencji. Oczywiście osiągi nie były tu najważniejsze. Nawet w reklamowych broszurach kładziono nacisk na podkreślanie niespotykanego dotąd w klasie komfortu i bezpieczeństwa, a sportowe cechy były po prostu miłym dodatkiem. Luksusowo wykończone wnętrze SM-a jak na Citroena sprawia wrażenie podejrzanie zwyczajnego, choć wówczas robiło równie mocne wrażenie co ekstrawaganckie nadwozie. To co rzuca się w oczy to współcześnie wyglądająca deska rozdzielcza z charakterystycznym dla Citroena jednoramiennym wieńcem kierownicy, a także obszerne fotele zakończone mocno przerośniętymi zagłówkami. Chociaż z zewnątrz tak nie wygląda, to podróżować w komfortowych warunkach mogą tu cztery dorosłe osoby, ale warto, żeby wcześniej poważnie przemyślały, co ze sobą zabierają, bo przestrzeń bagażową ogranicza koło zapasowe, dla którego nie znaleziono miejsca pod maską, jak to było w DS-ie. Na ładnie wykończonej aluminiowym panelem tablicy przyrządów zaszczytne miejsce tuż po prawej od obrotomierza zajmuje swego rodzaju komputer pokładowy, zawierający w sumie 14 kontrolnych diod, które otaczają wielką i niechybnie zwiastującą poważne kłopoty czerwoną ostrzegawczą lampkę z napisem STOP. I tak się to powinno robić, a nie jakieś paniczne piski i nieczytelne piktogramy znane z dzisiejszych aut. Jak już mówiłem wcześniej, technologiczną bazę projektu stanowił DS. Nic więc dziwnego, że na pokład trafiły tu wszystkie znane już wcześniej gadżety, na czele ze skrętnymi przednimi reflektorami halogenowymi i oczywiście legendarnym układem zawieszenia, które doszlifowano specjalnie z myślą o zapewnieniu maksymalnie aksamitnej jazdy. Co ciekawe, już wtedy myślano o takim zestrojeniu hydropneumatyki, żeby wyeliminować przechyły samochodu w czasie zakrętów, ale ostatecznie wizję sięgającą połowy lat 60. udało się spełnić dopiero wiele lat później, gdy na rynku pojawiła się Xantia Activa. Z nowości na pokładzie przede wszystkim pojawiło się słynne DiRavi, czyli pierwszy progresywny układ wspomagania kierownicy, który trafił później do innych modeli Citroena. Również korzystający z magii widocznych pod maską zielonych sfer, układ był bardzo bezpośredni, potrzebując ledwie dwóch obrotów od oporu do oporu, a siła wspomagania zmieniała się w zależności od prędkości. Dzięki temu manewrować można było praktycznie jednym palcem, natomiast przy wyższych prędkościach kierownica się zauważalnie usztywniała, poprawiając stabilność, chociaż przez to, że układ zawsze samoczynnie wracał do położenia wyjściowego, trzeba się było przyzwyczaić do jego działania, podobnie jak do czułych, ale przy tym bardzo skutecznych jak na tamte czasy hamulców. SM stał się też jednym z pierwszych samochodów, który na pokładzie miał automatyczne wycieraczki. Co prawda sam układ był dość prymitywny, ale działał, potrafiąc samoczynnie reagować na opady deszczu i regulować częstotliwość, z jaką wycieraczki poruszały się po przedniej szybie. Specjalnie z myślą o modelu i po raz pierwszy dla Citroena w ogóle opracowano nową pięciobiegową przekładnię, która była rozwinięciem układu znanego z DS-a. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, jak wiele trudu trzeba było sobie zadać, aby połączyć ją ze znajdującym się we wnętrzu lewarkiem, a pamiętajmy, że w SM skrzynia jest praktycznie najbardziej wysuniętym do przodu elementem układu napędowego i dodatkowo sprzężona jest z przednimi tarczami hamulcowymi. Inżynierowie Citroena musieli zatem wykombinować, jak poprowadzić cięgno wokół silnika i poradzili sobie z tym zadaniem na tyle dobrze, że wielu mających okazję przejechać się SM-em twierdzi, że w porównaniu z ówczesną konkurencją to jedna z lepiej pracujących przekładni, z jakimi mieli do czynienia, a później z powodzeniem wykorzystano ją w innych autach o bardziej sportowym zacięciu, jak Lotus Esprit czy Ligier JS2. Auto oficjalnie zaprezentowano w marcu 1970 roku na targach w Genewie, a wraz z nim na stoisku Citroena pojawił się też długo wyczekiwany kompakt, czyli model GS. Przy czym naturalnie to flagowy SM pełnił rolę gwiazdy imprezy wespół z Alfą Romeo Montreal. Bardzo ciepłe przyjęcie zgotowała mu również rozentuzjazmowana nadejściem kolejnego przełomowego Citroena prasa, wkrótce nagradzając go trzecim miejscem w plebiscycie na samochód roku 1971, wygranego zresztą przez wspomnianego GS-a.
Te wszechobecne zachwyty i przede wszystkim ciekawość tego, jak spisuje się efekt francusko-włoskiej kooperacji, sprawiły, że pomimo naprawdę wysokiej ceny, nawet biorąc pod uwagę realia sportowych coupé, pierwsze miesiące SMA na rynku wyglądały obiecująco. A miało być jeszcze lepiej, bo już wkrótce auto miało trafić do Stanów. Chociaż Citroën za oceanem zawsze był ciekawostką, to znając zamiłowanie zamożnych Yankeesów do konstrukcji ze starego kontynentu, a w szczególności tych ze sportowym rodowodem, można było z optymizmem patrzeć w przyszłość. Niestety już od samego początku pojawiły się pewne zgrzyty. Z uwagi na tamtejsze przepisy SM musiał porzucić swoje zmyślne światła schowane za szklanymi kloszami na rzecz czterech odkrytych pojedynczych reflektorów, co pozbawiło model jednego z największych wyróżników i odbiło się na jego wyglądzie. No ale czego nie jest w stanie zatuszować futurystyczna linia, magia hydropneumatycznego zawieszenia i logo Maserati na pokrywie zaworów, dzięki którym SM z miejsca stał się ulubieńcem wszelkiej maści ówczesnych zamożnych celebrytów, ale nie tylko, bo jednego z nich za żelazną kurtynę sprowadził sobie znany m.in. z niezwykle obfitych brwi Leonid Breżniew. Poza rozpoznawalnymi właścicielami o rozgłos miały zadbać sukcesy w motorsporcie, które po wyeliminowaniu największej bolączki DS-a, czyli braku mocy, powinny według zarządców marki sypać się z rękawa. Michelin z myślą o rajdowym SM-ie stworzył nawet specjalne, wykonane z połączenia żywicy i włókna węglowego felgi, ważące mniej więcej połowę tego, co porównywalne wykonane z aluminium, w które później, oczywiście za dopłatą, można było sobie doposażyć fabryczne auto. Sportowa przygoda rozpoczęła się zresztą bardzo obiecująco, bo od debiutanckiego zwycięstwa w rajdzie Maroka w 1971 roku, czym oczywiście później głośno chwalono się w prasie, i był to jedyny triumf auta na arenie międzynarodowej. Samą imprezę, choć niewątpliwie bardzo wymagającą, można nieco potraktować z przymrużeniem oka, bo największym zainteresowaniem cieszyła się zawsze wśród francuskich producentów i zawodników, oczywiście ze względu na polityczne i ekonomiczne powiązanie regionu. Co ciekawe, rok później, mimo angażu takich gwiazd jak Björn Waldegard i Rauno Altonen, żaden z trzech wystawionych SM-ów nie ukończył kolejnej edycji rajdu, wszystkie zostały wyeliminowane przez awarię. W międzyczasie na wzór jednego z rozwojowych prototypów stworzono wyczynową wersję auta z krótszym rozstawem osi i charakterystycznym tyłem a la Shooting Brake, ale już po kilku przeciętnych startach było jasne, że wystawianie tak kosztownego wozu to przerost formy nad treścią, tym bardziej, że sport mocno się zmieniał. Prymat wiodły lekkie i zwinne auta sportowe jak Renault Alpine A110 czy Lancia Fulvia, a zawodnicy decydujący się na Citroeny i tak woleli próbować swojego szczęścia ze sterami wolniejszych, ale o niebo tańszych i przede wszystkim sprawdzonych DS-ów. Mimo sporego potencjału, wielkie inwestycje włożone w projekt i coraz bardziej skomplikowana sytuacja finansowa Citroena spowodowały, że SM nigdy nie doczekał się poważnego liftingu, chociaż za kulisami naturalnie próbowano go rozwijać. Upadł też pomysł czterodrzwiowej limuzyny, więc w rezultacie jedyne zmiany, jakie udało się wprowadzić, dotyczyły usprawnień napędu. W 1972 roku w miejsce trzech gaźników Webera pojawił się wtrysk paliwa, a rok później specjalnie z myślą o Amerykanach wprowadzono 3-litrowy wariant już wcześniej używany przez Maserati w modelu Merak, sparowany z trzybiegowym automatem. Niestety to nie pomogło. Początkowa fascynacja francuskim coupé bardzo szybko się skończyła, szczególnie w obliczu światowej zapaści finansowej, później jeszcze spotęgowanej przez kryzys paliwowy. Co gorsza, wkrótce Citroën i tak został zmuszony do wycofania się z amerykańskiego rynku, bo stał się ofiarą jednego z największych prawnych bubli w historii motoryzacji. Nowych przepisów wymuszających montaż bezpiecznych zderzaków absorbujących energię uderzenia. SM chociażby z uwagi na swoje zawieszenie i tak nie miał szans na ich spełnienie, ale do samego końca Francuzi liczyli na amnestię. Tak się jednak nie stało. Citroën mimo kilku przymiarek do dziś za ocean nie wrócił, a ponad setkę SM-ów, która miała wówczas trafić na tamtejszy rynek, ostatecznie udało się sprzedać w Japonii. Na pewno nie pomogła też reputacja, jakiej po drodze nabawił się samochód, który tak naprawdę do obsługi potrzebował nie jednego, a dwóch specjalistów, od Citroena i od Maserati. O ile w Europie pewnym wyzwaniem mogło być znalezienie tego drugiego, to w Stanach łatwo można było się wyłożyć już na pierwszym.
Co więcej, okazało się, że włoska fałszustka, jak dobrze by nie brzmiała, skrywała w sobie kosztowną niespodziankę. Wygląda na to, że chyba nie do końca zdawano sobie sprawę z tego, jak wielkie obciążenie będzie musiała znosić, a pamiętajmy, że w SM-ie silnik napędza nie tylko przednie koła. Dodatkowo musi udźwignąć cały układ hydrauliczny, alternator i, jeżeli auto było w nią wyposażone, również układ klimatyzacji. Zaprojektowane przez zewnętrznego dostawcę napinacz i sam główny łańcuch rozrządu okazywały się na to za słabe, efektów lepiej sobie nie wyobrażać. Jak gwałtowny był spadek zainteresowania modelem, pokazują statystyki produkcji. Najwięcej SM-ów powstało w 1971 roku, niemal 5000 sztuk, a na rok przed wycofaniem modelu z rynku, którego produkcję przeniesiono wówczas do zakładów Ligiera, niecałe 300. W sumie do 1975 powstało 12920 egzemplarzy, sporo poniżej pierwotnych założeń. Zakończenie produkcji modelu zbiegło się też z zamknięciem legendarnej paryskiej fabryki Citroëna przy Quai de Chavel, która zapisała się w historii jako pierwsza w Europie przystosowana do produkcji masowej w myśl filozofii podpatrzonej u Henry'ego Forda. W kolejnych latach wyburzono jej pozostałości, a obecnie na jej terenie funkcjonuje park imienia założyciela marki. Ze zdecydowanie bardziej pozytywnych rzeczy należy wspomnieć, że tym, czego nie dał rady zrealizować Citroën, zajęły się prywatne firmy nadwoziowe, oferujące na zamówienie szereg modyfikacji, w tym wersje z otwartym dachem oraz reprezentacyjne sedany. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj blisko związany z marką Chaperon, który na zlecenie ówczesnego prezydenta Georges Pompidou po raz drugi w swojej historii otrzymał zadanie stworzenie prezydenckiej limuzyny. Efektowne auto ze składanym dachem było okazjonalnie używane w celach reprezentacyjnych jeszcze przez Jacques'a Chiraca do końca jego drugiej kadencji. Poza wykonywanymi na zamówienie autami Ulie i Chaperona, z technologii SM-a korzystały oczywiście różne modele Maserati, na czele z drugą generacją Quattroporte, które można nazwać pełnoprawną wersją sedan francuskiego auta, bo odziedziczył praktycznie wszystkie jego zabawki. Pech chciał, że model pojawił się późno, tuż przed burzliwym rozwodem, który nieomal zakończył się likwidacją włoskiej marki, ostatecznie przejętej przez Alejandro de Tomaso. Co gorsza, z uwagi na to całe zamieszanie, Citroën kompletnie zaniedbał zwyczajowy proces homologacyjny, co spowodowało, że nowe Maserati mogły być sprzedawane tylko na wybranych rynkach Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu oraz w Hiszpanii, gdzie przepisy były mniej restrykcyjne. Dokładne liczby nie są znane, ale szacuje się, że w latach 76-78 na specjalne zamówienia wyprodukowano około 13 sztuk Quattroporte 2. Choć często mówi się, że Citroën SM doprowadził do późniejszego przejęcia marki przez Peugeota, to w rzeczywistości przyczyn takiego, a nie innego końca tego rozdziału w historii francuskiego producenta było zdecydowanie więcej. Chociażby wycofanie w ostatniej chwili jeszcze w latach 60. kompaktowego auta budowanego w ramach projektu F. Firma była już praktycznie gotowa do rozpoczęcia produkcji i poczyniła w związku z tym ogromne inwestycje, m.in. ściągając ze Stanów nowiutkie prasy, i wtedy na rynku pojawiło się Renault 16, które było tak podobne do prototypu Citroëna, że podejrzewano nawet wewnętrzny sabotaż. Miliony wpompowane w spółkę Comotor również okazały się kompletnie nietrafioną inwestycją. Kiedy wreszcie wprowadzono Wankla do modelu GS, po wypuszczeniu na rynek około 850 sztuk, Citroën został zmuszony wycofać model z rynku, uginając się pod naporem krytyki związanej z wybitną awaryjnością auta do tego stopnia, że wszystkim klientom zaproponowano odkupienie lub zamianę auta na CX-a. Ocalało jedynie 50 egzemplarzy, a resztę Citroën bez żalu zniszczył. Sojusz z Fiatem również okazał się ogromnym niewypałem i wkrótce firma znalazła się na krawędzi bankructwa. Na ratunek przyszedł Peugeot, choć tak naprawdę wcale Citroëna nie chciał, ale z uwagi na to, że francuski rząd koniecznie chciał zapobiec przejęciu kolejnego dużego rodzimego producenta przez obcy kapitał, to pod wyraźnym naciskiem władz marka trafiła w ręce dotychczasowego rywala. Kiedy do tego doszło, SM stał się zbędnym balastem, a jego schedę udanie przejął CX, który zresztą garściami czerpał z doświadczeń zdobytych z pomocą ekstrawaganckiego coupé, po latach przez co niektórych uznawanego za najlepszy francuski samochód wszechczasów. I to już wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.